dobry, witam was w kolejnym filmie. Nazywam się Łotra, jest moja mama i to będzie vlog poświęcony mojemu tygodniowi w Edynburgu. Ostatni dzień w Edynburgu, tydzień, kiedy mam swoją graduację i kończę studia i zaczynam w tygodniu, kiedy odjechał od nas Kuba. Jestem sama z mamą, a w tle mam po prostu boski dzień w Edynburgu. Jest 20 stopni i przyszliśmy świętować teraz swoje tydzień. Zapraszam was. Kolejny odcinek serii Coś z niczego, czyli sałatka w 5 minut ze wszystkimi możliwymi warzywami. Do tego zrobiliśmy sobie szprycera, czyli winko z wodą gazowaną, wafle ryżowe ewentualnie i tak właśnie mija nam cudowny pierwszy edynburski wieczór, a za oknem piękne słońce, żeby was to nie zdziwiło, godzina 20. Chciałam tylko powiedzieć, że obejrzałyśmy właśnie z mamą odcinek Wielkich Kłamstewek. Byłam na ponad godzinnym spacerze z moją przyjaciółką. Przyszłam dzisiaj 19 km i widzimy się jutro. Dzień dobry. Oto śniadanie dla dwojga w zmniejszonym składzie. Mamy dzisiaj piękną owsiankę z owocami. Pieczony banan z mikrofali oczywiście. I do tego u mnie masło orzechowe. Mamy piękny dzień. Jak widzicie, lampa. Cześć, Edynburg. Kochani, nowy dzień, jest ciepło, chociaż teraz zaszło słoneczko. Tu mamy górę Artura i będziemy okrążać cały ten rejon. To jest rejon Holyrood. Tutaj mamy oczywiście słynny edynburski klif. Jest wspaniale! Zdarłyśmy do środka jakby parku Holyrood, gdzie tutaj mamy piękny widok, a po drugiej stronie jest, akurat tutaj nic nie widać, ups, miał być Artur. I teraz pytanie za 100 punktów. Kto pamięta, jak 2 lata temu we vlogu przyszłam tutaj na spacer? Nie wiem, czy jest taka osoba, bo moja mama to rozpoznała z jednego zdjęcia, także dajcie znać. Jeszcze się dzisiaj z wami nie witałam, ale chciałam powiedzieć, że jest tak gorąco, że miałam na sobie 3 warstwy. Obecnie mam na sobie samą kurtkę, w ogóle nie oceniajcie tego, ale jak to w Edynburgu, jeżeli nie wieje wiatr, może być bardzo ciepło, a za chwilę zrobi się super, super, super zimno. Teraz jest jakby trochę słońce za chmurą, ale generalnie bym powiedziała, że jest tak z 19 stopni. No, jest czadersko. Słuchajcie, jesteśmy na lunchu w Huli, mam wegańskiego pokebowla, a mama zupę z kanapką, jest mega głośno, mega pięknie, jesteśmy bardzo głodne, więc bez odbioru. Proszę państwa, jesteśmy na Meadows z kawką, ale wam nie pokażę, bo robię sobie cień, żeby cokolwiek było widać. Za mną są przepiękne. Nie mogę powiedzieć, że jest takie słońce, że muszę się osłaniać. No dobra, pokażę wam. Pyszna kawka owsiana z Caffè Nero. Kolacyjka w wydaniu mamy, czyli cudowny makaron a la Norma, czyli z bakłażanem, który mamy inspirowany naszą podróżą do Toskanii. I chciałam powiedzieć, że to jest w zasadzie sos z dodatkiem makaronu, bo się uparłam, że było mniej niż więcej klusek, ale pachnie cudnie. I do tego oczywiście szprycerek, wakacje pełną parą. Dzień dobry, z tej strony czwartek. Idziemy właśnie z mamą przez Morningside do miejsca, które nazywa się rozkosznie Beetroot Savage, albo Savage, jak to mówi moja przyjaciółka, a ja nie wiem, jak się wybawia. Słuchajcie, wygrałam u nich śniadanie na Instagramie i się okazuje, że każda osoba, która widzi zdjęcie, jest automatycznie uczestnikiem konkursu, więc było mi bardzo miło. Idziemy zjeść coś pysznego, bo jest troszeczkę chłodno. Tutaj mam uniu w lewo, bo to jest ta... O, już pokazywałam to kiedyś, ale to wygląda jak taki stary brytyjski domek, nagle w środku miasta. Witamy w buraku. Słuchajcie, dotarłyśmy do raju. Tutaj mamy tost francuski z śmietaną i owocami oraz sobą klonowy, a tutaj śniadanie brytyjskie w wersji na wypasie. Pozdrawiam. Dobra, jest pierwszy raz w życiu tost francuski. Wyobraźcie sobie, że na moją graduację przyjeżdżają też moja babcia i dziadek, więc właśnie się zbieramy z mamą i idziemy po nich na dworzec, bo przyjeżdżają z lotniska. Także dzisiaj będziemy tutaj dziadków kwaterować, a ja wieczorem idę potańczyć z moimi przyjaciółkami, także jestem przeszczęśliwa. Wyobraźcie sobie, że pomalowałam sobie paznokcie. Po pierwsze w ogóle, że są pomalowane, to jest szok. Dwa, zrobiłam to sama. To samo u stóp, więc jestem po prostu pełna podziwu dla samej siebie, że zadbałam o te rzeczy, ale w końcu studia się kończy w większości przypadków tylko raz. Ja już nie przedłużam, bo jesteśmy w malutkim niedoczasie. Lecimy odebrać dziadków i pokażę wam, co zrobiłyśmy dla nich na powitalny obiad. A wracając jeszcze na sekundę, to nasze śniadanie było po prostu genialne. Największe tosty francuskie na świecie, pierwszy raz w życiu jadłam wegańskie, spełniły moje wszelkie oczekiwania, beetroot jest ekstra. To jest widok, który się a nigdy to jest nie nudzi. Uniwersytet?
Nie, to są budynki mieszkalne. Głównie mieszkalne. Aha. Tak, i jest cudownie. Stare, i te nowe. Tak wygląda klasyczna ulica w środku Edynburga. Gdyby ktoś zapomniał z moich vlogów, tak sobie właśnie mieszkają ludzie. A ja wyglądam tak pięknie, ponieważ trochę pada, trochę wieje, trochę zimno. Ale dzisiaj wieczorem jest fajny wieczór, że więc jeszcze się zamienię w człowieka. Jest pierwsza w nocy. Wróciłam z tańców, a jutro kończę studia. Pozdrawiam. Słuchajcie, dzisiaj już jest piątek i mamy dosłownie ostatnią chwilę, kiedy jesteśmy w domu. Wiem, że potem będę w strasznym szale, więc chciałam wam się tylko pokazać w dzień mojej graduacji. Zaraz będę miała na to nałożoną togę. Mam nadzieję, że coś tam jeszcze nagramy, ale idę oficjalnie odebrać mój dyplom z obstawą rodzinną, także chodźcie z nami. Tutaj udało mi się zajrzeć, słuchajcie, mała zajawka, jak to wygląda, resztę nagra mama. Oczywiście wieje szkocki wiatr, ja już mam na sobie togę i zrobimy teraz pamiątkowe zdjęcia, potem moja mama, tak jak mówiłam, przejmie kamerę, będzie nagrywała wszystko, no i jestem mega odekscytowana. Ale dzwonią. We're finally doing it. Yeah, I was saying this to my family as well. Like I run into you, I'm like, I know, I mean, I get out. Pictures. Yeah, I'm just like making memories, you know. I'm gonna be on like a very like, she's like the YouTuber. Mom. Zaprowadzam państwa. Grand Circle. Yeah, that's here. To jest Karolinki Campus, dokładnie tak wygląda jej uczelnia. Award of Bachelor of Arts with Honours, Business Management with Festival and Events. I would like to mirror the comments of our principal. When I look in this room, I see a room full of diversity, and I think it is wonderful. Bringing people together for common good is the answer to most things, and you're all here to celebrate something that is so important: education, hope and dreams. Nie mogę się wysłowić. To nie żart. Mam dyplom. Skończyłam szkołę. Jest taki pomysł, że się rysuje, więc mogę sobie robić za lokalną blogerkę, także... Racją, są rzeczy ważne i ważniejsze. Proszę państwa, lecimy. Takie tam przyjemne miejsce. Pozdrawiam. Nie byłabym sobą, ciekawostka dnia, w Wetherspoons dają sojową śmietankę do kawy. Kochani, zostałam na pół sekundy sama, ponieważ idę oddać Tomę. I zaraz idziemy na kolację. I oczywiście na niej, bo przecież nie mogą być inaczej, się stresuję, bo to się na mnie padło. Jestem sama w toalecie, słuchajcie. Było, minęło, miałam togę, nie mam togi. Zostałam w mojej sukience, którą kupiłam, słuchajcie, w Lumpeksie, chyba w Edynburgu, za jakieś 7 funtów. Jest z mango, jest super. Padał deszcz, więc moje włosy się całe zmierzwiły, ale trudno. Wszyscy marzą o kolacji, wymarzony David Bun dla mnie. Tudu! Mój kochany dziadziuś przegląda kartę. Drina.
godzina deseru, proszę Państwa, proszę Państwa. Słuchajcie, już jestem przebrana, już trochę emocje opadły. Jesteśmy z Ołą na spacerze, wróciliśmy po naszej kolacji, ubrałam się porządnie i stwierdziłyśmy, że nie możemy nie skorzystać z tego bardzo pięknego wieczoru, zresztą zaraz Wam pokażę, bo mój widok jest po prostu przepiękny, a ja mam tyle siły po dzisiejszym dniu. Generalnie Edynburg, niebieskie niebo, nie może tego nie wykorzystać. Słuchajcie, w miejscu, gdzie robiłam sesję z Roxaną we vlogu. Nie wiem, czy pamiętacie, przy tej latarni z tym tłem pojawiło się kilka fajnych zdjęć. Nie wiem, czuję taki dzisiaj dzień pełen emocji. I tak, może to co mówię nie ma sensu, więc zobaczcie za moje różne spontaniczne reakcje i okrzyki w dniu dzisiejszym, ale było to naprawdę wyjątkowe przeżycie. Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam je dzielić z najbliższymi. A tutaj Victoria Street Harry'ego Pottera, którą pokazywałam wiele razy. A teraz z góry. Dzień dobry, witam Was z ciemni. Kolejny dzień, sobota i zwiedzamy! Chciałam przedstawić też Państwu ulubione budynki mojej mamy tutaj. I mamy przepiękny dzień. Gdybym pokazywała jeszcze za mało Edynburga w całym moim życiu, we wszystkich vlogach, to tutaj proszę zamek. Powiem Wam, że jest chyba jeden z najcieplejszych dni, jakie przeżyłam w Edynburgu i jestem totalnie nieobiektywna, bo mnie się wydaje, że już tyle razy Wam to pokazywałam, ale w sumie z drugiej strony ten widok się nigdy nie nudzi. Mam nadzieję, że to jakoś zachęci wszystkich do odwiedzenia tego cudownego miasta, a teraz mam taki widok, że szok. Proszę Państwa, moje pierwsze w życiu wegańskie jajko! Powiem Wam, że nie wiem co się stało, ale dostaliśmy na koszt firmy dwa desery, chyba ładnie zjedliśmy po prostu. Chcieliśmy pokazać dziadkom azjatycką kuchnię i wyobraźcie sobie, że obsługa była tak niesamowita. Dostaliśmy dodatkowe danie na koszt firmy, dwa desery na koszt firmy, także obsługa bardzo, bardzo nas zaskoczyła, aż czuję się onieśmielona. Jesteśmy teraz na, chyba to jest St. Andrew's Square, czy to jest George Square, o, jestem widzę lokalna tutaj. No i stoimy przy jakimś wielkim pomniku i idziemy dalej. Dzisiaj niedziela, dzień mojego balu, mam na sobie make-up, no make-up, bo postanowiliśmy pozwiedzać, a potem będę miała mało czasu, więc zrobiłam sobie bazę na twarzy. Jest kolejny piękny, całkiem słoneczny dzień. Trochę dzisiaj nie wyspałam, ale zbieram siły, bo to mój bal kończący studia. Tak urokliwie. No Wenecja, no jakby nie patrzeć. Ludzie mieszkają niektórzy w tym, albo mają jakieś... No myślę, że mogą mieszkać tutaj, no. Jestem gotowa, bardzo przejęta. Moja rodzina tutaj sobie drzemie, a my za chwilę wychodzimy. Mam nadzieję, że pokażę Wam się w całej okazałości pod wejściem i moja kochana mama mnie uwieczni, bo myślę, że w tym mieszkaniu to nie odda wszystkiego. Miałam nawet taki pomysł, żeby Wam pokazać, jak się szykuję, ale jak wiecie, mój makijaż, moje zdolności makijażowe to jest totalna podstawa. Powiedzmy, że paznokcie i usta pasują mi w miarę do tego. Oczy złote, biżuteria złota, tutaj ten emblemat jest złoty, także... Nie spodziewałam się po sobie, że wyląduję w malinowej sukience i w złocie, kiedy zazwyczaj chodzę w neutralnych kolorach i w srebrze, ale tak to już jest. A, jeszcze dodam do wszystkich, którzy będą pytać. Tę sukienkę zamówiłam sobie 4 lata temu na jakieś ewentualne wesele, które może będę miała przyjemność świętować. Oczywiście nie swoje. I przypadło na graduację 4 lata później, także przydała się. A, proszę, tam płaszcz i się da wentyksy. To są wspomnienia, to jest ważne. A, widzisz, jak cieszy? Nie mam pojęcia, co to będzie. Ale to jest...
Łukasza, vlogi z Berlinu pamięta Łukasza. My idziemy na aftera, nagranie super jakości moim telefonem. No. Godzina pierwsza i to nasze ostatnie studenckie chwile. No właśnie, w Edynburgu. A my zobaczymy się w Warszawie. Dzień dobry Państwu, mamy poniedziałek, dzień po balu. Ja jestem troszeczkę schorowana. No jednak ten wiatr od ostatnich dniach i wiecie, sukienka letnia zostawiła swój ślad. Jesteśmy na plaży w Kramont. Mam nadzieję, że mnie słychać. Jest przepiękny, słoneczny dzień. Ostatni dzień w Edynburgu. Pierwszy raz mojej rodzinki nad morzem. Piękne widoki, ale słuchajcie, tak wiesz. To jest coś niesamowitego, bakłażan w domowym sosie barbecue, po prostu 10 na 10. Chciałam powiedzieć, że, Boże, nie pamiętam jak się nazywa ta restauracja, ale to jest w ogóle bardzo fajna okolica na Leith i zaraz wam dam namiary. Byliśmy właśnie na kawie w moim ukochanym, jednym z kolejnym miejscu, czyli Door 127. I to była chyba nasza ostatnia kawiarniana przygoda. Teraz jeszcze może przejdziemy się do Dean Village. Ja jestem, słuchajcie, tak zmęczona, lekko zaziębiona. I jutro już ostatni dzień. Nie wiem, czy będę nagrywała sobie, przyznam szczerze. Dzień dobry, ostatnie spojrzenie przez okno. Było bardzo miło, papa mieszkanko. Tak. Dzisiaj cały dzień leje, w tym roku płacze. A my się rozstajemy. Zawsze chciałam ciut do tego miejsca, bo ono jest w Edynburgu.